Odpowiednia ilość snu, ruch, odpoczynek pomagają zachować równowagę. Nie zawsze jednak wystarczą, byśmy byli zdrowi. Zwłaszcza mogli tym zbilansować na przykład stres, jaki mamy w pracy czy codziennym życiu. Dynamiczne tempo, brak czasu dla siebie i innych sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w strefie emocjonalnej. Szczególnie o tym powinniśmy mówić podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. A o tym, co powinno wzbudzić niepokój i zapalić czerwone światło, sygnalizując pierwsze problemy, a także o skutkach nieleczonej choroby, Fatima Orlińska rozmawiała dziś ze specjalistami. Tylko tego roku od stycznia do końca sierpnia, licząc w województwie śląskim, średnio 6 osób dziennie podjęło próbę samobójczą. Dane, o których w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego mówi policja, są zatrważające, a co warto podkreślić, dotyczą wyłącznie odnotowanych przypadków. My tylko bazujemy na tych przypadkach, w których bierzemy udział, wyjaśniamy te sprawy z różnych przyczyn i te 1600 przypadków analizujemy po prostu, aby nikt nie przyczynił się do tego, że osoby te podjęły taką, a nie inną decyzję. Niestety 360 osób odebrało sobie życie. W tej liczbie znajduje się 5 osób, które były nieletnie. Rosnąca liczba samobójstw jest często konsekwencją nieleczonych, często nawet niezdiagnozowanych chorób natury psychicznej. To nie tylko depresje, ale też schizofrenia, zaburzenia nerwicowe czy lękowe oraz fobie. Te z kolei mogą wynikać z nadużywania środków odurzających, substancji uspokajających, a nawet przewlekłego stresu. Hasłem tegorocznego Dnia Zdrowia Psychicznego jest zdrowie psychiczne w pracy. W momencie, kiedy zauważamy, że w pracy dzieje się coś niedobrego w nas, to są takie sygnały przeciążenia układu nerwowego. To znaczy w pierwszej kolejności nie będziemy jeszcze w stanie skojarzyć tego, co się z nami dzieje, z pracą jako taką. Te objawy będą niespecyficzne. Możemy mieć bóle głowy, możemy mieć trudności z zasypianiem, możemy czuć jakieś kołatanie serca, czuć taki lęk, nie wiadomo przed czym nawet. I potem on będzie, jak pomyślimy o pracy, narastał. Zauważymy, że w tej pracy czujemy się coraz gorzej, że zniknęła z niej radość. Koniec rzędem temu, kto na samym początku połączy doznawane objawy przeciążenia, depresji lub nerwicy ze stresem w pracy. I jak się okazuje, problemy te dotykają coraz młodszą grupę wiekową. W dziennym oddziale psychiatrycznym Bytomskiej Czwórki przebywa obecnie 25 pacjentów i jak mówią terapeuci, to właśnie osoby młode po 20 roku życia dominują na przestrzeni ostatnich lat. Może to wynikać z faktu, że żyją coraz szybciej, są mniej odporni na stres, co bywa ściśle związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Centrum Wsparcia Jestem Psychologiem. Jak mogę Ci pomóc? Terapia w takim oddziale trwa 12 tygodni, a jednym z jej elementów jest na przykład rękodzieło. Przede wszystkim terapia zajęciowa jest po to, żeby również zaobserwować pacjenta, jak funkcjonuje w grupie, w społeczeństwie, jak sobie radzi z różnymi rzeczami. I pierwsze, co zawsze jest śmieszne, po prostu jak ktoś przychodzi na oddział pierwszy raz, to mówi: ja nie umiem takich rzeczy, ja nie będę robił. Natomiast w efekcie tych wszystkich działań tutaj terapeutycznych z psychologiem, z lekarzem, z nami, bo jest 2 terapeutów zajęciowych, pacjenci coś zaczynają powoli, widzą, że inni robią, no więc kurczę, no może ja też spróbuję. Według danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 roku lekarze wystawili ponad 1 400 000 zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. To o blisko 10% więcej niż rok wcześniej. Według raportu agencji Streetcom blisko 6 na 10 respondentów ma wrażenie, że wokół jest coraz więcej ludzi z problemami zdrowia psychicznego, a ich największym źródłem jest praca. Nie czekaj, aż zgaśnie światło.